Dzień dobry. Edyta Plik, Towarzystwo Inteligencji Młodzieży. Witamy dzisiaj naszego gościa. Dzisiaj gościem naszym jest dyrektor 21 Liceum Społecznego imienia Grotowskiego, pan Włodzimierz Taboryski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziękuję, że pan dyrektor przyjął zaproszenie na spotkanie, którym chcemy pomóc kandydatom, czyli ósmoklasistom, znaleźć najlepszą szkołę, a wasza szkoła obrosła legendą, z której wywodzą się wszyscy znani, lubiani artyści polscy, którzy dobrze mówią o szkole. Jaki jest fenomen Grotowskiego? No, ta szkoła wyrosła z moich doświadczeń, zresztą niedługich, było 5-letnich, bo ja dosyć późno, 10 lat po studiach poszedłem pracować jako nauczyciel, żona powiedziała mi, weź się za jakąś porządną pracę i wtedy poszedłem do szkoły i trafiłem od razu do eksperymentu na Żoliborzu, do jednej z najlepszych szkół w Polsce i tam uczyłem języka polskiego, prowadziłem kółko teatralne. No i tak się to zaczęło i tam zdobyłem właśnie te ostrogi dyrektorowania w szkole, która naprawdę kładła nacisk na indywidualizację nauczania. I w 91 roku powołałem nasze 21 Społeczne Liceum, które w 2002 otrzymało imię Jerzego Grotowskiego, za zgodą oczywiście spadkobierców, czyli Instytutu Grotowskiego. I w ten sposób właśnie funkcjonujemy. I od razu ta szkoła była i jest do dzisiaj, czyli 30 lat, jest do dzisiaj szkołą humanistyczną. Wtedy właśnie wymyśliłem, że muszą być przedmioty dodatkowe, takie oprócz tych normalnych, takich 12, wtedy nie pamiętam ile było, ale tych takich głównych, jak polski, matematyka, biologia i tak dalej, i tak dalej. Były obowiązkowe takie przedmioty jak filozofia, historia sztuki, wiedza o teatrze i filmie, retoryka, historia muzyki, przedsiębiorczość. Wtedy wymyśliłem, żeby był taki przedmiot przedsiębiorczość. Dopiero w 2002 roku przyjęto to jako przedmiot obowiązkowy w szkołach. I język łaciński oczywiście. I tak to prowadzimy. Bardzo taka erudycyjna szkoła związana ze sztuką. Przy czym nie jest to artystyczna szkoła, tylko po prostu zbliżająca do różnych dziedzin sztuki. Ten ktoś, kto jest humanistą lub nawet chce być artystą, dostaje naprawdę dobrą erudycję w tych dziedzinach. Czyli uczniowie wasi to nie są humaniści, którzy definiują się, to tacy, którzy nie lubią matematyki, tylko ci, którzy mają naprawdę ochotę zatopić się w humanistyce i zdobyć szeroką wiedzę na ten temat, ale rozumiem, że nie tylko uczyć się teoretycznie, ale też działać, bo w waszej szkole bardzo wiele działania. Tak, jest dużo kół zainteresowań, gdzie właśnie zdobywają jakby dodatkową wiedzę. Dużym powodzeniem cieszy się koło związane z filozofią, prawda, historią sztuki, no, WOS-em, historią jako taką. No i po prostu w ten sposób oni się edukują, ale generalnie rzecz biorąc też zależy nam na tym, żeby oni byli dosyć aktywni w działaniach różnych. Dawniej to oczywiście jak na żywca wszystko było robione, to znaczy były różne imprezy organizowane. No teraz troszeczkę trudniej, ale generalnie rzecz biorąc właśnie chodzi o to, żeby byli aktywni. Nawet utworzyliśmy przy naszej szkole jakiś czas temu tak zwane studium wiedzy o kulturze i ci, którzy mają bardzo dobre wyniki związane właśnie z tymi dziedzinami, chodzą na koła dodatkowe, są aktywni na wycieczkach krajowych i zagranicznych. Po ukończeniu szkoły, po trzech, teraz czterech latach, dawniej czterech latach, dostawali po prostu zaświadczenie ukończenia 3-letniego studium wiedzy o kulturze. Co się liczy, prawda, na rynku. Niektórym to nawet pomogło. No właśnie. A kim są wasi absolwenci, to znaczy uczniowie waszej szkoły? Jakie wybierają się uczelnie? Co robią w życiu? Bo na pewno to wiecie, bo szkoła już ma długą tradycję. Przede wszystkim wybierają humanistyczne kierunki. Nawet jest taka prezentacja teraz na naszym Facebooku i na naszej stronie, gdzie można sobie to obejrzeć. 13 teraz będzie spotkanie z kandydatami, to też właśnie to zaprezentujemy. Tak. I generalnie biorąc, wykształcenie humanistyczne otwiera podwoje szkół
wyższych, no 3/4 szkół wyższych to jest to potrzebne właśnie to wykształcenie humanistyczne. Do tego stopnia jest cenione, że na przykład na Akademii Sztuk Pięknych swego czasu na 30 osób została piątka przyjęta z naszej szkoły na malarstwo, chociaż kółka malarskie są plastyczne, są to różnie, raz są, raz ich nie ma. To zależy jaka grupa się zbiera. No, dużo idzie na artystyczne kierunki, takie jak właśnie Akademia Sztuk Pięknych, czy filmówka, czy szkoła teatralna, ale bardzo dużo też idzie na języki, na lingwistyczne kierunki. I to jest bardzo duży udział, też na socjologię, na prawo, architekturę, także takie kierunki wybierają. Oczywiście bywają też jakieś inne, niezwiązane koniecznie z humanistyką, ale to już jest ich wybór. Przy czym teraz jest troszeczkę inaczej, że można wybrać uczelnie zagraniczne, prawda? I tutaj mamy takie informacje, że na przykład dwie nasze dziewczyny poszły na studia historii sztuki do Hiszpanii, jedna do Madrytu, druga do jakiejś innej miejscowości, nie pamiętam. Jestem nieprzygotowany. I tam po paru miesiącach spytali się, dlaczego one tu przyszły, bo one już wszystko wiedzą z historii sztuki. Właśnie, więc tak to wygląda. Aha, a w takim razie jakby zapytam, no bo szkoła jest kameralna i bardzo wielu uczniów sobie to niezwykle chwali, że jest społeczność, która się zna, nie jest tak, że jest 17 klas pierwszych, tylko rzeczywiście wszyscy się znają, bardzo dużo się dzieje. Debaty oksforskie, różne wyjazdy. Jaka jest formuła właśnie na takie życie społeczne? Co jest ważne, co jest jak wygląda tak zwany profil ucznia, czyli w jaki sposób myślicie o tym, kto powinien być uczniem Grotowskiego, jakie osoby zapraszacie, no bo dzisiaj ósmoklasiści myślą, czy to szkoła dla mnie? Tak, no od samego początku przyjęliśmy taką zasadę, że do nas jest egzamin wstępny. W dawnych czasach zamierzchłych, w latach 90. były tak jak wszędzie egzaminy z polskiego, z matematyki, ale u nas były jeszcze dodatkowo z kultury i były też rozmowy na temat zainteresowań. I te rozmowy pozostały, nie ma już egzaminów z matematyki polskiego, przy czym różnie to teraz bywa, ale bierzemy pod uwagę świadectwo lub nie bierzemy pod uwagę świadectwa, w zależności od roku. Bo dawniej były te egzaminy zewnętrzne, więc braliśmy pod uwagę egzaminy zewnętrzne. Teraz one zostały przesunięte na lipiec, więc to jest dosyć trudno wtedy robić rekrutację. Ale generalnie rzecz biorąc jest egzamin wstępny, gdzie kandydatka, kandydat przychodzą i mówią o swoich pasjach. Przyjmujemy ludzi o swoich pasjach. To jest bardzo dobry taki sposób na wyłowienie tych, którzy mają w sobie gen działania, robienia czegoś. Dla swoich, że tak powiem, potrzeb wewnętrznych, ale tak samo dla potrzeb swojej społeczności, bo różnie to bywa, są harcerze, są tacy, którzy redagowali gazetki, są tacy, którzy tańczą w zespołach tanecznych, więc różnie. Chodzą oni na takie spotkanie, pokazują swoje prace, dyplomy i mówią o tej swojej pasji w ten sposób, żebyśmy odkryli osobowość tej osoby. Więc krótko mówiąc, przyjmujemy osobowość. Pani mówiła na samym początku, że mamy jakiś sposób. No właśnie tym sposobem jest to, że przyjmujemy już jakby gotowe osobowości. Robimy wszystko i mamy to już wypracowane, żeby ich nie zepsuć, żeby zachowali ten swój styl. I dlatego są takie wyniki, no bo to od tej strony. Oczywiście, że nie możemy się równać ze szkołami, gdzie są sami olimpijczycy czy inni tacy i ten ranking perspektyw to i ich jakoś promuje, ale tutaj jest właśnie to, że wiele osób rozwija się i mieliśmy takich, jesteśmy z tego bardzo dumni, że chłopak miał olbrzymie trudności z matematyki, wiadomo, bo tam różne takie przypadłości miał chorobowe, ale świetnie zdał tą matematykę u nas, jak na te warunki. Później poszedł na Akademię Sztuk Pięknych, jest oczywiście malarzem. Więc to jest jakby jedna strona medalu, ale inna strona medalu, mogę jeszcze? Tak. Inna strona medalu jest taka, że są takie przypadki, że przychodzą do nas tacy jak Krzysio Janczak, który zdawał do nas, pokazując komputerowe swoje filmiki i chciał właśnie iść w tym kierunku
ale w klasie spotkał kolegę Pawła Papruckiego, który chodził do szkoły muzycznej i zaraził go muzyką. I w drugiej klasie 4-letniego wówczas liceum powiedział mi, że on będzie zdawał na akademię muzyczną, wtedy jeszcze akademię. Że będzie zdawał na akademię muzyczną. Ja się pytam, czy znasz nuty? On mówi, nie znam, ale poznam. I w ciągu 2 lat poznał nuty, zdał na tę akademię, później jeszcze studiował w Paryżu i teraz jest uznanym kompozytorem filmowym i nie tylko teatralnym, w ogóle kompozytorem. Symfonię komponuje, dostał wiele nagród, w każdym razie polskich i zagranicznych. Ostatnio nawet za jakąś muzykę do jakiegoś filmu, kolejnego zresztą. Ale to nie wszystko, bo w innej klasie był Piotr Sobociński, junior. I Piotrek Sobociński od początku już miał być operatorem, tak jak jego tata. No i poszedł do szkoły filmowej i zrobił studencką produkcję, Zima się to nazywała, i poprosił kolegę właśnie Krzysia Janczaka, żeby zrobił do tego muzykę, do tej Zimy. No i ta Zima wygrała na Camer Image, czyli na tym festiwalu operatorów, i dostał, Sobociński dostał nagrodę kijanki, złotej kijanki. No naprawdę tak. Duże wiele. I później jeszcze, później już jako sam operator dostał inne nagrody, prawda, złotą żabę chociażby. Ale to nie wszystko, mogę jeszcze. Jest taka sytuacja, że starszym kolegą Piotra Sobocińskiego był Jan Komasa. I jak on skończył nasze studia, poszedł tam później na filmówkę i robił filmy. I ostatnio razem zrobili Powstanie Warszawskie, ten film taki dokumentalny, gdzie kolorystykę robił właśnie Piotrek Sobociński, a pomysł dał Janek Komasa. A ostatnio razem zrobili już Boże Ciało. Czyli to taki wynik jakby zaczynając od naszej szkoły. A Krzysio, może nie o Krzysiu, tylko o Janek Komasa, jednocześnie pierwszy swój film, pierwszy udział w filmie właśnie miał u nas, kiedy wspólnie nakręcali Burzę według Adama Mickiewicza, Słonetu. Więc takie to są koleje. Czyli świetne towarzystwo, otwieranie na działanie osobowości, tak? To jest głos. Ale czy taki ósmoklasista, który nie wie do końca, czego chce, ale bardzo czuje się humanistą, jest człowiekiem, który właśnie czuje to, ma też szansę na takim egzaminie? Jeżeli ma pasję, to tak. Po prostu widzimy z jego relacji, że nie jest to wyuczone, tylko tak powiem z sercem pobrana nauka albo powiedzmy emocje, że widzi z tym emocje. Na przykład jak Agnieszka Kaczorowska jak przyszła, to początkowo przyjęliśmy ją na egzaminie, że ona będzie mówiła o swoim filmie jako Bożenka w Klanie, prawda? A ona okazało się, że świetnie tańczy no i ją przyjęliśmy, no bo rzeczywiście osobowość niebywała. I ona już na przełomie pierwszej i drugiej klasy zdobyła Mistrzostwo Świata w tańcu latino, w Chinach zresztą. A było to możliwe, dlatego że u nas jest taki system pomagania takim osobom, które chodzą do szkoły muzycznej i mają w pewnym okresie nawet 2 tygodnie zaliczeń w szkole muzycznej, czy właśnie tak jak ona musiała się szykować do tego mistrzostwa, najpierw musiała zdobyć Mistrzostwo Polski, prawda, a później tam pojechała do Chin. I my urządzamy dla takich osób albo wcześniejsze zaliczenia, albo chwilę później, późniejsze zaliczenia. I w ten sposób to jest możliwe. Oczywiście na przykład mamy takich uczniów, którzy teraz występują w filmach czy teatrach i oni też wtedy mają przesunięte różne klasyfikacje i mają konsultacje. Czyli rozumiem, że to jest szkoła z indywidualnym podejściem, czyli uczniowie, którzy rzeczywiście uprawiają jakieś sporty albo właśnie mają jakieś pasje, znajdą też takie miejsce, bo są takie szkoły, które deklarują, że no, trzeba chodzić do szkoły, mieć świetną frekwencję, w innym wypadku szkoła w żaden sposób nie wspomaga takich uczniów, czyli w Grotowskim takie osoby znajdą swoje miejsce. A czy, jeżeli chodzi o poziom przedmiotów... Ale jedno zastrzeżenie. Że muszą być solidni, muszą zawodowo, że tak powiem, podchodzić do swoich obowiązków. Uprawiają zawód ucznia w takiej szkole jak nasza, prawda?
uprawiają zawód kogoś tam w tańcu, czy w teatrze, czy gdzieś indziej, czy chodzą do szkoły muzycznej i muszą to wszystko starać się pogodzić. My im pomagamy i czasami się to nie udaje. Bo może jeszcze powiem tak, że jak ktoś się nie uczy i mimo naszych starań i pomocy i tak dalej ma bardzo słabe wyniki, tam jest w statucie to zawarte, to wtedy z taką osobą się rozstajemy. No właśnie, o to najpierw chcę zapytać. Najpierw jest kontrakt, gdzie mówimy, to należy poprawić, tamto należy poprawić w ten i w ten sposób, tutaj będzie taka pomoc albo inna i później, jeżeli to też nie daje skutków właściwych, no to się rozstajemy i takich rozstań było niemało. Rozumiem, czyli jednak solidna nauka i właśnie poważne podejście. Niebieskie ptaki też muszą wiedzieć, co to jest dyscyplina. A kim są nauczyciele? Czy są jakieś takie osobowości? Czy jest to szkoła, w której jest zgrany zespół? Czy to są też artyści? No tak, właśnie jak była u nas kontrola, tak, ZUS-u, była u nas kontrola ZUS-u, to się pytali, za kogo się pan uważa, bo rozmawiali z nauczycielami, którzy byli tak czy inaczej wynagradzani. Prawda? No i pani od matematyki, pani Janiak powiedziała, że czuje się aktorką. I jak to aktorką? No bo muszę użyć takich środków, żeby właśnie przedstawić dane elementy tej matematyki i żeby oni to poczuli też emocjonalnie, prawda? Więc to aktorami są. W tym sensie, no ja zbieram kadrę, najgorzej jest z przedmiotami tymi przyrodniczymi, bo ostatnio była zmiana w związku z tym wszystkim, co się teraz dzieje. Część nauczycieli musiało się gdzieś osadzić, musieli odejść, musieliśmy przyjąć nowych, ale ja mam taki klucz do przyjmowania. Oprócz oczywiście dobrych referencji, że tak powiem, związanych z uprawianym zawodem nauczyciela z danego przedmiotu. I w rozmowach kwalifikacyjnych są cztery pytania, chyba cztery. No pierwsze to jest takie, czy pan, pani palą papierosy. Jeżeli palą, to mówimy do widzenia, do widzenia. Były oburzenia, ale generalnie taka jest od 10 lat. Mamy paru palących, ale już to tak. No właśnie, to sprzed lat 10. Teraz następne pytanie, to właściwie nie tyle pytanie, co taka moja gra z danym nauczycielem, z danym kandydatem, czy ma poczucie humoru na swój temat. To jest niezwykle ważny element, bo jeżeli człowiek nie ma dystansu do siebie, a zwłaszcza nauczyciel, to jest to poważne uchybienie, że tak powiem, profesjonalne, zawodowe albo osobowościowe. I badam właśnie to poczucie humoru i bywa tak, że z kogoś rezygnuję, bo nie ma, ale większość z nauczycieli, tych, którzy mają rekomendacje, też gdzieś indziej pracują i tak dalej, to mają to poczucie. Niektórzy sprawdzają, czy ja mam poczucie humoru na mój temat i wtedy wiem, że jest bardzo dobrze. Kolejnym tematem to jest właśnie to trzecie, czyli czy mają jakieś hobby. Czyli są pasjonatami czegoś, co jest poza danym przedmiotem, który uczą. A czwarty to oczywiście, czy robią dobre wrażenie, czy są uśmiechnięci, czy są zasadniczy i tak dalej. A i wróćmy do uczniów. Pytanie, czy uczniowie, jako właśnie humaniści, którzy mają swoje pasje, są indywidualistami, wiedzą czego chcą, ale też zarażają się, rozumiem, pasją od kolegów, tak jak tu słyszeliśmy, no, są też uczniami, którzy dostają stopnie, piszą klasówki i czy to szkoła, w której panuje dyscyplina, czy nie zupełnie? No tak, ja jestem zwolennikiem trochę klasycznej szkoły, w tym wymiarze oczywiście. Zgadzam się z tym, że może nie powinno być to tak bardzo nastawione na wystawianie stopni, ale na razie to musiałoby iść już z przedszkola. To musiałoby przez całą szkołę podstawową iść właśnie ten wymiar taki niewystawiania stopni. Bo jak obserwujemy, że jeżeli ktoś nie wystawia stopni, to gdzieś maleje to zaangażowanie ucznia na lekcji. Zresztą to bardzo dobrze widać teraz przy tym zdalnym nauczaniu. To właśnie to wychodzi na pierwszy plan wręcz, prawda? Więc te stopnie wystawiamy
Ale u nas jest też system taki, że są konsultacje. Jeżeli widzimy, że komuś się noga powinęła lub ewentualnie ma jakieś inne takie problemy, chociażby dlatego, że w rodzinie był koronawirus i ta osoba też była zarażona, no to właśnie wtedy może w ramach konsultacji sam na sam z danym nauczycielem nadrobić lub się dowiedzieć, co jest do nadrobienia. I tutaj są właśnie te takie diagnostyczne badania. I to uczniowie dobrze przyjmują, czyli takie diagnostyczne klasówki czy sprawdziany, gdzie nie otrzymują stopni, tylko dostają informację zwrotną, że to trzeba zrobić, tamto zrobić. I na przykład tak jest teraz w klasie maturalnej, bardzo, bardzo to na to kładziemy nacisk, że właśnie dostali zwrotny i to się już nauczyli przez te lata nauki, że warto zrobić samemu, nie tam, żeby dobrze wypaść, tylko po prostu uchwycić to, co trzeba jeszcze nadrobić, ale mieć świadomość, co już jest zrobione. Dobrze, a jeszcze pytanie od kandydatów. Jak jest z językami obcymi? Angielski, czy to jest jakaś intensywna nauka i jak jest z drugim językiem obcym? Mamy dwa obowiązkowe języki. Jest język angielski i język łaciński. Tak. Nauczane przez cały czas nauki. I oczywiście, jeżeli chodzi o język angielski, no to jest taki właśnie na poziomie podstawowym, ale u nas większość uczniów zdaje też angielski rozszerzony, dlatego że po prostu już teraz przychodzą uczniowie, którzy mają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, chociażby w mowie. I to wtedy trzeba pracować, zresztą temu służy szkoła średnia, pracować też nad gramatyką tego języka czy każdego innego. Dodatkowo jest tak, że mają rozszerzony ten angielski na takiej zasadzie, że mogą uczestniczyć w kołach zainteresowań, między innymi BBC, czyli krótko mówiąc oglądają i komentują wiadomości ze świata. I ponadto jest grupa C1, czyli przygotowująca się do matury dwujęzycznej. I w ten sposób. Ale dodatkowo jest jeszcze na przykład historia muzyki nauczana w języku angielskim, od tego roku będzie historia sztuki nauczana w języku angielskim. Czyli to jest tak, a dodatkowe języki do wyboru to jest hiszpański, nauczany przez panią z Peru, która zastąpiła pana z Peru, który był mężem Polki, prawda? Polka uczy, a tamten odszedł dlatego, że gra na perkusji i miał tyle zamówień, że już nie mógł uczyć, znaczy na tych bębenkach. No jest język niemiecki, jest język francuski. Czyli bardzo szeroki wybór. Brzmi to świetnie. A czego życzyć szkole, która się tak dobrze rozwija i ma już, myślę, bardzo wielu absolwentów niezwykle zadowolonych z tego, jak spędzili liceum. Jakie są plany na przyszłość? Na przyszłość są takie, że odkryliśmy nowe narzędzie, jak zdalne kontakty. Tak, teraz na przykład coraz więcej mamy projektów, które przebiegają w poprzek szkoły, dlatego że takie izolowanie do klas no, źle oddziaływuje nie tylko na uczniów, ale i nauczycieli. Więc teraz właśnie dzisiaj mieliśmy festiwal filmu. Oglądali wszyscy i później wszyscy komentowali. W najbliższym czasie będziemy mieli wykład z retoryki dotyczącej przyrody, jak porozumiewać się, jak prezentować nauki przyrodnicze. To pan Cezary Ornatowski z uczelni amerykańskiej będzie prowadził. Umówieni jesteśmy też z Jankiem Komasą. Umówieni jesteśmy z Dorotą Stalińską, która jest współzałożycielką naszej szkoły. I jeszcze z paroma osobami. Także tak to wygląda, że to są takie najbliższe, ale generalnie rzecz biorąc szukamy takiego rozwiązania, które pozwoli nam się widzieć nie tylko w klasie. Tak. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, panie dyrektorze. Do widzenia.